Dzień dobry, Lewico! Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witamy wszystkich Polaków. Wszystkich tych, dla których ważne jest jutro bez obaw. Witamy lewicową Polskę. Sojusz Lewicy Demokratycznej pokaże dzisiaj swoją siłę programową. Szanowni Państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej dzisiaj dostępny jest także online na stronie internetowej sld.org.pl. Przekazujemy właśnie nasz program. Dzisiaj dostępni jesteśmy w Gnieźnie i w Warszawie, w Płocku czy w Rzeszowie, ale także w Londynie czy w Nowym Jorku. Dokładnie tak, łączymy się z całym światem. Proszę Państwa, znakomitą przyjemność prowadzenia konwencji wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej ma Łukasz Naczas, jedynka z Gniezna. Ale żeby parytetom stało się zadość, dzisiaj oczywiście ze mną przepiękna Magdalena Ogórek, dwójka w Rybniku! I przede wszystkim, szanowni Państwo, piękna i mądra Magdalena Ogórek. Mądra! Tak jest. Szanowni Państwo. Drodzy Państwo. Koordynator całego programu, koordynator 19 zespołów programowych, które dla Państwa na dzisiaj przygotowały ten wspaniały program. Wicemarszałek Sejmu obecnej kadencji, znakomity poseł ziemi toruńskiej. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, zapraszamy, Jerzy Wenderlich! Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy, ci wszyscy, którzy nas słuchacie, którzy nam ufacie, którzy nam wierzycie. Mamy program, nasz program, program Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przygotowaliśmy go w poczuciu odpowiedzialności za Polskę. Przygotowaliśmy ten programowy dokument w poczuciu pewności, że chcemy i potrafimy go zrealizować. Jesteśmy formacją, której przedstawiciele najczęściej spotykają się z ludźmi. W miastach, miasteczkach, wsiach. Te liczne rozmowy Grzegorza Napieralskiego, te rozmowy nas wszystkich z Sojuszu Lewicy Demokratycznej sprawiły, że nasz program nie buja w obłokach, a odnosi się do społecznych bolączek, do rozterek, do pytań, jak żyć. Odnosi się do zawiedzionych obecnymi rządami nadziei. Odnosi się i do tych możliwości, które zostały zmarnowane. Ale przede wszystkim rysuje perspektywę, cywilizację, innowacje, rozwój i wykorzystanie każdego dnia pracą, a nie bimbaniem z rzeczywistością i lekceważeniem potrzeb Polaków. Nasz program więc to program pisany wśród ludzi, który oddycha tym, co czują Polacy. Nie zmarnowaliśmy plonu tych rozmów. Nad przygotowaniem naszego programu pracowało 19 zespołów tematycznych. Do pracy w nich przewodniczący Grzegorz Napieralski zaprosił wielkie autorytety, grono wybitnych ekspertów, postaci wybitne, luminarzy polskiego życia publicznego. Zespołami przygotowującymi poszczególne rozdziały kierowali między innymi Anna Bańkowska, profesor Krzysztof Szamałek, Wiesław Szczepański, Stanisław Stec, Katarzyna Piekarska, Ryszard Kalisz, Wojciech Olejniczak, Wiesław Wilczyński, Tomasz Garbowski, Zbigniew Matuszczak, Romuald Eichler, Stanisław Wziątek, Małgorzata Winiarczyk-Kosakowska, Jerzy Słabicki, profesor Longin Pastusiak, profesor Tadeusz Iwiński, Artur Ostrowski, Bożena Kotkowska,
Krystyna Łybacka. Honor pracowania z plejadą genialnych ludzi nad programem Kultura bez barier przypadł mnie. Ale pozwólcie, że wymienię jedną osobę, która nad naszym programem bardzo mocno pracowała i wspomagała mnie w koordynowaniu tych prac nad splataniem tego wszystkiego, co przekuwa się w nasz program Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To jeden z naszych najzdolniejszych młodych kolegów, kolega Radosław Nielek. Szanowni Państwo, wymieniłem tylko nielicznych z tej naszej wielkiej plejady i wymieniłem ich nie jako najwybitniejszych, a jako tych, którzy stanowią i o których myślimy, primus inter pares. Dziś obserwujemy triumf złego rządzenia. Triumf, który zrodził się z nadużycia ufności. Nadużycia ufności Polaków. Poprzednie wybory wygrała Platforma Obywatelska obietnicami i wspomagając się skutecznym w tamtym czasie straszeniem Prawem i Sprawiedliwością. Obietnice zniknęły wraz z wyborczymi billboardami. Dziś Polacy wciąż częściej boją się już nie tej jednej, a obu prawicowych partii, których głównym programem jest ich wzajemne, wyniszczające polskie kłócenie się. Nasz program, program Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie powstał z kłótni, bo z takiej mąki nigdy nie będzie chleba. A i dla takiego pieczenia my w Sojuszu Lewicy Demokratycznej nigdy byśmy się nie najęli. Nasz program powstał z szacunku do ludzi, z poszanowania ich pracy, z poczucia odpowiedzialności za ich los. Nasz program nie jest oparty na strachu, którego nieuczciwie używała Platforma Obywatelska. Nasz program wyborczy jest antystrachem. Nasz program wyborczy jest antylękiem. Nasz program wyborczy jest perspektywą i nadzieją. Traktujemy go jak dokument wciąż otwarty. Jako, trawestując tu profesora Baumana, pewnego rodzaju propozycję, a nie nakaz. Jako ofertę, a nie normę. Życie każdego dnia przynosi nowe wyzwania, często niespodziewane. Nad zapisami programu trzeba się więc będzie pochylać nieustannie, nieustannie go korygować. Ale będziemy to czynić nie z pozycji wszystko wiedzących, bo decyzje chcemy podejmować razem ze społeczeństwem, a nie obok niego. Norwid, Cyprian Kamil Norwid powiedział, że częściej musimy się różnić, aby rzadziej kłócić. I jeśli pojawiać się będą różnice w ocenie naszego programu, to przemieniać je będziemy w zgodne ustalenia, w zgodnym ze społeczeństwem dialogu. Nie czujemy radości, kiedy pan premier przez to, że bałamutnymi obietnicami zdewaluował wartość słów, nazywany jest przez niektórych publicystów i wciąż częściej przez artystów kabaretowych premierem bla bla bla. Nasz program jest programem anty bla bla bla. Z rozczarowaniem Polacy przyjęli też spotkanie premiera z rolnikami pokrzywdzonymi przez powódź. Jeden z nich zapytał zwyczajnie i po prostu, jak żyć? I premier rządu, premier polskiego rządu nie potrafił odpowiedzieć na to podstawowe dla milionów Polaków pytanie. Jak żyć? W naszym programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej odpowiadamy na to fundamentalne pytanie. Odpowiadamy na to pytanie, jak żyć. Wielki Diderot powiedział, że pług jest dobry, kiedy się zużywa, a nie w bezczynności rdzewieje. Chcemy zużywać się w ciężkiej pracy. Nasz program to wielkie wyzwanie, bo oprócz tego, co nowe, nadrabiać niestety będziemy musieli stracony czas po tych,
którzy rdzewieli przez całe 4 lata, zamiast się zużywać. Byłem świadkiem, jak jeden z naszych, i przepraszam za tę osobistą dygresję, byłem świadkiem, jak jeden z naszych zdolnych kolegów, opowiadając, jak realizuje ważne zadanie, ile to nastręcza mu trudności, zamiast spodziewanego współczucia, usłyszał od Grzegorza Napieralskiego krótkie zdanie. Nie obiecywałem, że będzie lekko. I nam ma być właśnie ciężko, po to, żeby tym, dla których ten program realizujemy, było lżej, było w życiu łatwiej. Nasz program to też chęć uczynienia z ciężkiej pracy najwyższej wartości, która wyruguje partyjne kalkulacje, które tak boleśnie ciążą dziś nad Polską. Nasz program to rozwaga, nasz program to odpowiedzialność, nasz program to kompetencja, nasz program to szacunek wobec ludzi i nasz program to wreszcie szacunek wobec czasu, którego nie można dłużej przepuszczać już przez palce. Nasz program daje nam szczególne poczucie sensu, bo jest szansą na budowanie Polski bez obaw. Mamy program. Program Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szanowni Państwo, przed Państwem wybitny prawnik, znany w Polsce, ale także i w Europie, powiedziałbym nawet na całym świecie, ale jego serce bije dla Warszawy. Ryszard Kalisz, zapraszamy! Szanowni Państwo, w całej Polsce, w każdym jej zakątku, drodzy, nasi lewicowi ludzie siedzący na tej sali i wy tam wszędzie w Polsce, gdzie teraz nas słuchacie, musimy pamiętać, że Polska przez ostatnie 22 lata mogła się rozwijać, bo ma wyśmienitą konstytucję z 2 kwietnia 1997 roku, uchwaloną wtedy, kiedy rządziła Lewica Polska i kiedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. Jest to jedna z najlepszych konstytucji na świecie i Sojusz Lewicy Demokratycznej apeluję i chcę zrobić, żeby tę konstytucję zmieniać, bo 13 lat zrobiło swoje. Są nowe wyzwania prawne i społeczne i gospodarcze. Ale zmieniać, ale nie psuć, tylko poprawiać, żeby jeszcze lepiej służyła całemu polskiemu społeczeństwu. Proponujemy, aby powołać konwent konstytucyjny złożony ze wszystkich byłych prezydentów, byłych premierów, marszałków Sejmu, Senatu i najwybitniejszych ekspertów, profesorów prawa konstytucyjnego, którzy by podejmowali decyzję o kształcie naszej konstytucji. Jest coś, drodzy polscy obywatele, co powoduje, że jesteście gorsi w Europie niż wszyscy inni obywatele całej Unii Europejskiej. To jest to, co zrobił prezydent Lech Kaczyński, a później podtrzymał Donald Tusk. Protokół brytyjski. Wszyscy obywatele każdego kraju Unii Europejskiej mają kartę praw podstawowych. Mogą dochodzić swoich praw w całej Europie. Poza wami!
Donald Tusk ze strachu najpierw na początku rządów Platformy podtrzymał protokół brytyjski. Do dzisiaj nie wywiązał się z tego, co nakazuje mu uchwała Sejmu o przyjęciu i ratyfikacji konwencji Karty Praw Podstawowych. Wzywamy pana, panie premierze, niech pan nie powoduje przez swoje rządy, że obywatele gorsi w Europie, że obywatele polscy są gorsi w Europie niż Czesi, Francuzi czy Szwedzi. Niech pan natychmiast doprowadzi do ratyfikacji Karty Praw Podstawowych, jak pan obiecał. Polski wymiar sprawiedliwości. Ludzie czekają latami, aż sprawy się zakończą. Czekają na sprawiedliwy wyrok. Zadają sobie pytania, a dlaczego? Dlaczego jedna rozprawa się kończy, a kolejna jest za pół roku? Dlaczego często wyroki są tak niezrozumiałe? My mamy pomysł. Zawarty w tej książce, którą dzisiaj prezentował i pokazywał państwu Jerzy Wenderlich. Musimy doprowadzić do tego, że polski wymiar sprawiedliwości zostanie zracjonalizowany, że zawód sędziego będzie koroną zawodów prawniczych, a dużą część czynności, które nie wymagają rozstrzygnięcia, będą załatwiali sekretarze i referendarze. Jest to niezwykle ważne, aby sędziów odciążyć od pracy administracyjnej, tylko żeby rozstrzygali w taki sposób, że to pełnomocnicy powinni zgłaszać dowody, a sąd, sędzia jest od rozstrzygnięcia. Ale żeby tak było, musimy doprowadzić do tego, co zostało zaniechane przez ostatnie 6 lat. Rząd lewicowy przygotował i zostawił cały pakiet ustaw dotyczący pomocy prawnej dla najuboższych. Nie zostało to przeprowadzone ani przez PiS, ani przez Platformę, a mamy taki projekt. Ludzie, których nie stać na pomoc prawną, powinni być finansowani, ta pomoc prawna, przez państwo. W każdej gminie trzeba wprowadzić swoistego rodzaju przetargi, aby mogły tam startować organizacje pozarządowe, kancelarie adwokackie, kancelarie radcowskie i wygrywać pomoc dla ludzi najuboższych. I tego rodzaju przetargi powinny być odnawiane co rok, maksymalnie co 2 lata, po to, żeby nie było rutyny, a ci, którzy udzielają tej pomocy prawnej, żeby robili to z pełnym poświęceniem. W sądach musi być efektywność, sędziowie nie mogą się zajmować administracją i sędziowie jednocześnie mają obowiązek, aby pamiętać, że nie mogą również chować się za togą. Każdy sędzia, który wydaje wyrok w jakiejkolwiek sprawie, ma obowiązek uzasadnić wszystkie elementy faktyczne i prawne w języku zrozumiałym dla stron i dla wszystkich obywateli. To jest powinność sędziego. Prokuratura. Dzisiejsze postępowanie przygotowawcze opiera się jeszcze na modelu stworzonym w Związku Radzieckim w roku 1924. Ten model nie przystaje w żaden sposób do demokratycznego państwa prawnego. Mamy prokuratorów, którzy mogą stosować areszty wydobywcze i mogą stosować trwałe śledztwa, męcząc często człowieka przez wiele lat, a później sąd go uniewinnia. Tak zaczęły się procesy w okresie pisowskim. Teraz ci ludzie są uniewinniani. Teraz dopiero po wielu, wielu latach mogą patrzeć innym ludziom prosto w twarz, ale niestety stracili już swoją pozycję zawodową, osobistą. Są po prostu ludźmi, którzy przez niecne działanie ówczesnej władzy są już przetrąceni. A tak być nie może. Prokuratura ma służyć obywatelom, a nie działać przeciwko obywatelom. Dlatego też trzeba oddzielić
działalność czysto śledczą od działalności kontrolującej te czynności. Przesłuchania powinna robić policja. Natomiast o tymczasowym aresztowaniu, a nawet o wniosku o tymczasowe aresztowanie, powinien decydować prokurator. I wtedy nie będzie związku personalnego. Ta sama osoba nie będzie decydowała o przesłuchaniu, a jednocześnie o wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. I w ten prosty sposób wyeliminujemy areszty wydobywcze. To samo dotyczy wszystkich innych czynności. Dla postępowania przygotowawczego trzeba stworzyć trzy poziomy. Jest policja i organy śledcze, które bezpośrednio prowadzą czynności śledcze. Są prokuratorzy, którzy to nadzorują, a nad nimi są sędziowie w wydziałach, które trzeba utworzyć dopiero. Postępowania przygotowawczego, coś na wzór, ale unowocześniona formuła sędziego śledczego. Niestety, drodzy Państwo, przez ostatnie 4 lata zrobiono tylko 10. część reformy prokuratury. Kiedy ją przygotowaliśmy na początku tej kadencji, Platforma zrobiła tylko to, co wymyśliliśmy, czyli rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, ale już nic więcej. Nie zrobiła niczego z wydziałami do spraw postępowań przygotowawczych, mimo że gotowa nasz projekt ustawy jest. Nie zrobiła nic z tym, żeby prokuratorzy odpowiadali za to, co robią. Dlatego, że dzisiaj prokurator prowadzi śledztwo trwałe, złoży akt oskarżenia i po niego nic nie interesuje, bo to już inni prokuratorzy z łapanki tak zwanej wokandy występują w sądzie. A on powinien być jeden aż do samego końca, do uprawomocnienia wyroku. Jak przegrywa sprawę, to świadczy, że jest złym prokuratorem. I powinien ponieść za to odpowiedzialność prokuratorską, dyscyplinarną czy jakąś inną, nawet finansową. I wszyscy wtedy byśmy wiedzieli, kto jest dobrym prokuratorem, kto złym i kto może awansować, a kto nie. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że polski system więziennictwa to jest model, który został ukształtowany w roku 1956. Trochę zmieniony model, który był wcześniej. I ten model był przez cały późniejszy okres PRL-u i ten model jest do dzisiaj. Trzeba zmienić tak system więziennictwa, żeby po pierwsze utrzymać kary nieizolacyjne. To Kasia Piekarska kiedyś zaproponowała te słynne obrączki i kary nieizolacyjne i to dzisiaj zostaje wprowadzone, musi być rozszerzone, a w więzieniu powinniśmy dużo więcej wagi przykładać na resocjalizację, niż to jest takie bezbędne zamykanie. Drodzy Państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej chce również, żeby w Polsce była jedna instytucja rządowa, która będzie chroniła praw człowieka. Tą instytucją powinien być resort sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzisiaj nikogo takiego nie ma. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka zajmują się jako strona ochroną, ale musi być ktoś, kto na co dzień będzie monitorował wszelkie działania rządu i ustawodawstwa w zakresie praw człowieka. To też jest nasz postulat. Jak widzicie, drodzy Państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej jako jedyna partia w Polsce, wraz z koalicjantami oczywiście, Partią Zielonych, Partią Kobiet i wszystkimi innymi, ma pełny program dotyczący realizacji i ochrony praw człowieka i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dziękuję bardzo. Państwo, wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, była wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, radca prawny, jedynka na podwarszawskiej liście, wspaniała polityczka, znakomita kobieta, zapraszamy, Katarzyna Piekarska! Koleżanki, koledzy,
Jak tak tutaj patrzę po tej sali, to myślę, że te dzisiejsze informacje o tej naszej śmierci są mocno przesadzone. Bo nie tylko żyjemy, ale się umacniamy i zwyciężymy. Podstawowym warunkiem identyfikacji obywatela z jego państwem jest relacja wzajemnej lojalności. Przyjmując na siebie określone obowiązki, rezygnując z części wolności, poddając się ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, obywatel otrzymuje gwarancję, która powinna być potwierdzona codzienną praktyką życia, że prawo dla wszystkich jest równe i ściśle egzekwowane, a władza reprezentująca państwo używa posiadanych środków, by chronić obywatela przed zagrożeniami, nie przekraczając jednak przyznanych jej uprawnień. Obywatele pragną państwa uporządkowanego, przyzwoicie zarządzanego, życzliwego i przewidywalnego. Czy rządzący wywiązują się należycie z tego paktu lojalności wobec obywateli? Niestety, na to pytanie nie możemy jak dotąd odpowiedzieć twierdząco. Aby ukrócić biurokratyczne rozpasanie administracji, a często po prostu brak szacunku dla obywatela i jego praw, postulujemy uproszczenie i doskonalenie struktur administracji, racjonalizację zatrudnienia w administracji, doskonalenie prawnych podstaw działania administracji, a zwłaszcza kontynuowanie prac nad kodeksem postępowania administracyjnego, opracowanie jednej wspólnej ustawy o samorządzie terytorialnym w miejsce dotychczasowych kilku. Umacnianie służby cywilnej w urzędach administracji rządowej oraz tworzenie zrębów takiej służby w organach administracji samorządowej. Potrzebny jest nam nowy typ urzędnika, który potrafi animować aktywność społeczną współobywateli, powiększać kapitał społeczny Polaków. Postulujemy wprowadzenie instytucji aplikacji administracyjnej, której odbycie umożliwiałoby awans i objęcie kierowniczych stanowisk. Wdrożenie w okresie 3 do 5 lat spójnego systemu kształcenia ustawicznego w administracji publicznej. Przygotowanie i uchwalenie wzorem Unii Europejskiej kodeksu dobrej administracji, który obowiązywałby we wszystkich organach administracji rządowej i samorządowej, a interesantowi przypominał o jego uprawnieniach płynących z prawa do dobrej administracji. Postulujemy wzmocnienie normatywnych gwarancji prawa do dobrej administracji poprzez rozszerzenie możliwości wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadzenie możliwości zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej dotyczącej uchwał stanowiących samorządu terytorialnego, tak zwana lokalna obywatelska inicjatywa ustawodawcza, prawodawcza. Pamiętajmy, że dobra administracja to dobrze urządzone państwo. Dobra administracja to także administracja dostępna, szanująca czas obywateli. Nie można spełnić tego warunku bez właściwie rozwiniętej sieci informatycznej, bez odpowiedniego oprzyrządowania urzędów wszystkich szczebli, bez sensownego i sprawnie wdrażanego planu informatyzacji Polski, który, co do jej roli cywilizacyjnej, można chyba porównać z niegdysiejszym, ambitnym i zarazem niezbędnym zadaniem elektryfikacji kraju. Od technik informatycznych nie ma już odwrotu. Niestety, informatyzacja państwa utknęła w miejscu. Trzeba przełamać ten impas, bowiem dotychczasowe rozwiązania nie gwarantują sukcesu. Proponujemy więc nowe podejście polegające m.in. na zbudowaniu nowego systemu utrzymania i rozwoju infrastruktury IT, głównie dla pozaresortowych systemów administracji publicznej. Efektem byłoby m.in. zmniejszenie kosztów utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych. Powołanie w ramach resortu agencji koordynującej działania związane z utrzymaniem części infrastruktury informatycznej, będącej poza resortami i mającej służyć administracji lokalnej i pozostałym działom administracji publicznej. Możliwe jest utworzenie agencji od podstaw lub też wykorzystanie zasobów istniejących przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Centralnego Ośrodka Informatyki. Pamiętajmy, że dobra administracja to także administracja wolna od korupcji.
Chcemy wdrożenia i konsekwentnej realizacji wieloletniego programu antykorupcyjnego, który zawierałby takie elementy jak przejrzystość procesu legislacyjnego, ale także podnoszenie sprawności działania służb, które korupcję zwalczają. O jakości państwa nie przesądza tylko sprawność jego administracji i służb zapewniających bezpieczeństwo publiczne, ale także to, co czują w nim obywatele. Na ile identyfikują się z nim? W dobrze urządzonym państwie każdy obywatel powinien czuć się u siebie, być pewnym swoich praw, między innymi bez względu na preferencje religijne czy też bezwyznaniowość. Gwarantuje to obywatelom konstytucja i odpowiednie ustawy. Jednak praktyka życia codziennego temu przeczy. Pokój społeczny jest pochodną tolerancji, poszanowania odmienności, umiarkowania w praktykowaniu dominacji wynikającej z przynależności do tak zwanej większości. Władze państwowe powinny szczególnie zabiegać o zachowanie dobrych relacji między ludźmi, eliminować z życia publicznego zjawiska, które naruszają tę zasadę, tę naturę i tę kruchą równowagę i prowadzą do waśni na tle wyznaniowym, etnicznym, rasowym czy innym. Dlatego postulujemy zahamować proces klerykalizacji szkolnictwa publicznego. Pierwiastek religijny winien być obecny w szkolnictwie publicznym tylko w zakresie określonym przez konstytucję, konkordat i ustawy. Należy zapewnić lekcje etyki w każdej szkole. Uroczystości szkolne nie mogą mieć charakteru religijnego. Należy dokonać zmiany systemu wsparcia finansowego ze środków publicznych dla związków wyznaniowych i duchowieństwa. Należy znieść fundusz kościelny. Ograniczyć niektóre inne bezpośrednie dotacje na rzecz Kościoła katolickiego i kleru, ograniczyć zwolnienia podatkowe kościelnych osób prawnych, a w zamian za to wprowadzić odpis podatkowy w wysokości 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, który podatnicy mogliby dobrowolnie przekazać na rzecz Kościoła lub innego związku wyznaniowego. Zgodnie z zasadą równości obywateli wobec prawa, osoby duchowne powinny w całości same finansować swoje składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Powinniśmy także dowartościować prawnie mniejszości wyznaniowe. Ja przypomnę, że już od kilku lat z odpowiednimi wnioskami wystąpiło około 30 wyznań i żadna nowa ustawa nie została do tej pory uchwalona. Należy także naszym zdaniem ograniczyć liczbę etatów kapelanów w instytucjach państwowych. Należy także uchylić karalność tzw. obrazy uczuć religijnych, czyli artykuł 196 kodeksu karnego, a przynajmniej wykluczyć ściganie tego rodzaju czynów z oskarżenia publicznego. I przypomnę tutaj koleżanki i koledzy, że część z tych postulatów przybrała już formę projektów legislacyjnych i od dłuższego czasu leży w parlamencie, ale niestety Platforma, która puszcza oko do tego wyborcy po lewej stronie sceny politycznej, nic z tym do tej pory nie zrobiła.
Koleżanki, koledzy, mówiąc o bezpieczeństwie obywateli, trzeba pamiętać o tych, którzy mają nam je zapewnić. Jak mają się dziś te służby na służbie? Ostatnie 6 lat to bardzo trudny okres dla służb mundurowych, a szczególnie dla policji. Korzystając z najlepszych, sprawdzonych wzorów funkcjonowania służb policyjnych za granicą, zamierzamy wprowadzić nowy system wynagradzania skłaniający funkcjonariuszy do doskonalenia kwalifikacji zawodowych i określających przejrzyste kryteria kariery. Nie da się bowiem pogodzić dbałości o bezpieczeństwo obywateli z drastycznymi oszczędnościami w wyposażeniu i liczebności służb mających to bezpieczeństwo zapewnić. Dlatego w tej materii postulujemy podporządkowanie ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, ABW, AW i obszaru zarządzania kryzysowego i jednocześnie likwidację stanowiska ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Reorganizację Centralnego Biura Antykorupcyjnego polegającą na przeniesieniu go do struktur Komendy Głównej Policji. Na zasadach analogicznych do tych, na jakich funkcjonuje Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji. Wpisanie do ustawy o policji zasady kadencyjności sprawowania urzędu przez Komendanta Głównego Policji, by zapewnić mu komfort pracy i jednocześnie zabezpieczyć go przed politycznymi wpływami. Kontynuowanie programu modernizacji technicznej Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. Niezależnie od tego, koleżanki, koledzy, gdzie zamieszkujemy, jesteśmy narażeni na podobne zagrożenia i powinniśmy móc korzystać z chroniącego nas jednolitego systemu bezpieczeństwa. Dlatego w naszym programie proponujemy budowę jednolitego ogólnopolskiego systemu ratownictwa, w którym znalazłoby się miejsce dla wszystkich istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa obywatela elementów tworzących przestrzeń bezpieczeństwa. Utworzenie powiązanego z agendami rządowymi forum organizacji pozarządowych, które pozwoli zoptymalizować i uporządkować sferę pomocy humanitarnej w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych albo katastrof. I wreszcie budowę jednego wspólnego i sprawnie funkcjonującego systemu łączności operacyjnej oraz sprawnego systemu centrów powiadamiania ratunkowego i systemu 112. Nam uda się wreszcie wprowadzenie przed telefonu 112, co nie udało się do tej pory rządzącym. I reasumując, koleżanki i koledzy, Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za Rzeczpospolitą Obywatelską, za państwem, w którego centrum znajduje się obywatel. Państwem, któremu służy, wspiera go, gdy to konieczne, które jest rzeczywistym, a nie deklaratywnym gwarantem jego praw i wolności. Takie przewidywalne, uporządkowane, demokratyczne państwo prawne powinno być celem każdego rządu Rzeczypospolitej. To jednak wymaga przeorganizowania myślenia o tym, co oznacza sformułowanie, iż Rzeczpospolita Polska jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje rozwiązania, które przybliżą nas do realizacji tej zasady, by każdy mógł z całym przekonaniem uznać to państwo za swoje, by czuł się w nim równym wśród równych. Koleżanki, koledzy, mamy program! Szanowni Państwo, miałem powiedzieć delikatnie coś innego, ale muszę to powiedzieć. 6 godzin pociągiem z Konina do Warszawy.
Przed chwilą Ela Stekę-Dębińska, która miała przed państwem występować 6 godzin, niestety pociągiem pojechała, bo pociągi się znowu spóźniły. 6 godzin. Proszę państwa, dołożę do tego. Jako matka z dzieckiem wracałam ostatnio z Katowic do Warszawy. Powiedziano mi w kasie, że w godzinach 14:20 w piątek mnie matce nie przysługuje przejazd rodzinny ani ulga na dziecko. Szanowni państwo, niestety, tak właśnie jest. To jest skandal. Ale wiem, kto zna odpowiedź, jak uzdrowić polską kolej i polski transport. Przed państwem Wiesław Szczepański! Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, dobra infrastruktura to dobre drogi, to dobra kolej, to wspaniałe lotniska, to tanie budownictwo mieszkaniowe, ale to również internet w każdym domu. Premier Donald Tusk w swoim exposé powiedział: pasażerowie mają prawo do czystych dworców, punktualnych, nieprzepełnionych pociągów. Rozwiążemy problem przewozów regionalnych. I co? Codziennie widzimy spóźnione pociągi. No, dziś koleżanka przyjechała. Jednocześnie fatalny jest stan polskich dworców kolejowych i polskich pociągów. SLD chce to zmienić. My wiemy, jak to zmienić. Wykorzystamy środki unijne na infrastrukturę kolejową, których Platforma dzisiaj nie potrafi wykorzystać i przeznacza na drogi. Wprowadzimy ustawę o infrastrukturze kolejowej. Poprawimy kondycję polskich firm przewozowych. Poprawimy jakość i standard przewozu pasażerskich. My nie będziemy jeździć do Chin oglądać koleje szybkiej prędkości. One są tu w Europie, we Francji, w Hiszpanii. I chciałbym zapewnić, że 9 października tanimi liniami kolejowymi spółdzielnia pana Grabarczyka odjedzie do Łodzi. I ten pociąg się nie spóźni, choć będzie przepełniony. Pan premier powiedział: prawdziwym wymiarem naszego patriotyzmu jest jeżdżenie dobrymi drogami z Lublina, Poznania, Wrocławia, Krakowa do Warszawy. I co? Na Euro 2012 żadna z dróg Aren Euro 2012 nie będzie gotowa. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie będzie szukał zaginionej autostrady. My ją po prostu wybudujemy. Opracujemy narodowy program budowy dróg w formie ustawy. Nie można pod sondażowe słupki budować autostrad, obwodnic i dróg tak, aby załatwić drogę swojej koleżance czy koledze. Zapewnimy coraz większe środki na budowę dróg, ale również modernizację obecnych. Wiemy, skąd wziąć pieniądze. Wspierać będziemy polskich przewoźników. Polska to największa w Europie dzisiaj liczba przewoźników. To potęga transportowa. Chcemy, aby komunikacja lotnicza była niedroga, dostępna i bezpieczna. Podróż lotnicza nie może być wyłącznie dla ludzi bogatych i elit. Podejmiemy działania, aby polskie statki wróciły pod polską banderę. Do polskich portów trzeba będzie dojeżdżać i musimy dojeżdżać dobrymi drogami i dobrymi kolejami. Naszym celem jest modernizacja portów polskich i budowa statków w polskich stoczniach. Nakłady na budownictwo mieszkaniowe za czasów Platformy są najmniejsze od 60 lat. Liberalna Platforma likwiduje kolejne programy mieszkaniowe. Dąży do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych i ogrodów działkowych. Nie ma i nie będzie na to zgody Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Znowelizujemy prawo budowlane i ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Uprościmy procedury budowlane. Zwiększymy środki na budownictwo komunalne i socjalne. Pomożemy średnio zamożnym Polakom w zdobyciu własnego mieszkania. Panie premierze, mieszkanie nie może być towarem. Każdy Polak ma prawo do godnego życia we własnym mieszkaniu. Mimo obietnic Platformy, internet szerokopasmowy nadal w wielu terenach Polski jest towarem deficytowym. Chcemy i wiemy, jak to po prostu poprawić. Chcemy, żeby każdy emeryt miał prawo do telewizji cyfrowej. Dziś Platforma chce ich wykluczyć, nie mówiąc, jak pomóc tym ludziom, kiedy 1 stycznia 2013 trzeba będzie przejść na inne nadawanie. Nie będziemy bezmyślnie, jak Platforma Obywatelska, likwidować placówek pocztowych na wsi. Nie mogą dzisiaj względy ekonomiczne
przysłaniać względów społecznych. Koleżanki i koledzy, Sojusz Lewicy Demokratycznej ma program dla infrastruktury. Jutro bez obaw będziemy go budować. To ten program. Razem, wspólnie możemy go zrealizować. Szanowni Państwo, drodzy Polacy, deputowany do Parlamentu Europejskiego, były minister Kancelarii Prezydenta, doświadczony polityk, nikt lepiej nie opowie o programie w obszarze relacji międzynarodowych niż Marek Siwiec. Zapraszamy! Witam wszystkich. Dzisiaj obiecujemy Polakom jutro bez obaw. Dzień jutrzejszy bez obaw. A ile tych obaw trafiających do polskich domów trafia z zagranicy? Polacy nie inwestują na Wall Street, Polacy zarabiają w złotówkach, wydają złotówki, tych złotówek im brakuje, ale dowiadują się, że fundusze emerytalne, które trafiają gdzieś na te giełdy, są zagrożone. Dowiadują się, że mogą bankrutować państwa, na przykład Grecja. Dowiadują się i pytają się, czy nasze państwo jest pewne, że nie zbankrutuje. Dzisiaj polska polityka zagraniczna jest bliżej obywatela i to nie jest dobra bliskość, to jest bliskość, która przynosi zagrożenia. Jaka będzie nasza polityka zagraniczna? My obiecujemy politykę uczciwą i wiarygodną, bez pustych gestów i teatralnych obietnic. Ile słyszeliśmy, że Polska przewodnicząc Unii Europejskiej będzie prezentowała zasady solidarności i stawiała na współpracę europejską? A dzisiaj Komisja Europejska eliminuje rumuńskich pracowników z rynku pracy w Hiszpanii. Czy Polska, przewodnicząc Unii, wypowiedziała choć jedno słowo broniąc rumuńskich robotników, a kiedy będzie może trzeba bronić polskich robotników? Nie, tu jest cisza. Nasza polityka będzie skuteczna i profesjonalna, dlatego że nie ma dobrej polityki zagranicznej bez dobrych kadr. Być młodym to nie wszystko. Trzeba jeszcze mieć od kogo się uczyć, a polska polityka została pozbawiona tych ludzi, którzy ciężko pracowali dla Polski za granicą, tylko dlatego, że kończyli złe uczelnie, albo że nie mają znajomych wśród dzisiejszej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Będziemy dbali o to, aby więcej Polaków pracowało w instytucjach międzynarodowych. Nie będziemy obiecywać gruszek na wierzbie, nie będziemy obiecywać sekretarzy generalnych NATO, nie będziemy obiecywać szefów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Będziemy szanować swoje słowo i będziemy walczyć. Jak coś będzie do zrobienia, to to uzyskamy, a potem się pochwalimy. Nasza polityka będzie nastawiona na dialog i szukanie zgody tutaj w Polsce. Zawsze było tak, gdy rządziliśmy, że w Pałacu Prezydenckim u premiera z Lewicy potrafili się spotkać przedstawiciele rządu i opozycji i myśleć, jak szukać strategicznych interesów dla Polski. Tego nie ma w ostatnich 4 latach i nie było w ostatnich 6 latach, a my to wprowadzimy. Będziemy prowadzić politykę zorientowaną na gospodarkę. Dzisiaj gospodarką światową rządzi grupa G20. Tam nie ma Polski. Dzisiaj została uruchomiona Unia Europejska dwóch prędkości. Wiemy dlaczego. Ale polski premier się tym nie zainteresował. Po prostu mu się to nie spodobało. Mogliśmy być w euro, ale nie jesteśmy. Słowacy są. My musimy bronić polskich inwestorów pracujących za granicą. My musimy myśleć o tym, że polskie pieniądze wydawane za granicą, obojętne czy na wschodzie, czy na zachodzie, mają być chronione przez państwo polskie. I to nie jest, widzimy się, radców handlowych, tylko to jest obowiązek Rzeczpospolitej wobec tych ludzi. Będziemy bez naiwności, ale też bez fobii rozmawiać z sąsiadami, z państwami regionu. A krótko mówiąc, będzie w naszej polityce mniej Twittera, więcej rozmowy. Pamiętacie wszyscy ten obrazek smutnych ludzi na ulicach Madrytu? Pamiętacie? Pamiętacie obrazek wściekłych ludzi na ulicach Aten? Pamiętacie? Ci sami ludzie żyją w Polsce. Jeszcze nie wychodzą na ulicę. My musimy przywrócić im nadzieję. Oni chcą, żeby było w ich świecie sprawiedliwiej.
Oni chcą mieć nadzieję na przyszłość, na rozwój, żeby pieniądze, które gdzieś na świecie są, były sprawiedliwie dzielone. I odpowiemy na widmo kryzysu. To widmo, które przychodzi z zagranicy, podobno w Polsce go nie ma, tak jak europejscy socjaliści odpowiadają. Więcej integracji, więcej sprawiedliwości i więcej wspólnoty. Dziękuję. Madziu, są w partii kobiety, które stanowią o jej sile. Są w partii kobiety, które budowały nasz program. Forum Związków Zawodowych to dla nas bardzo ważna organizacja. Przed Państwem Dorota Gardias! Szanowni Państwo, artykuł 68 Konstytucji mówi: każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Dlaczego tu na tej sali przytaczam zapisy Konstytucji? Bo najważniejszym aktem prawnym jest Konstytucja. Akt ten u swoich podstaw gwarantuje podstawowe prawa obywatela, prawo do ochrony zdrowia, do bezpieczeństwa i higieny pracy i do godnej pracy i płacy. Pamiętacie Państwo niedawno, kiedy to w Sejmie był protest pielęgniarek i położnych, kiedy mówiłyśmy nie tylko o pacjencie, ale o pracowniku ochrony zdrowia, bo szpital to pacjent i pracownik ochrony zdrowia. I stała się rzecz, którą wtedy przewidywałyśmy, która nie cieszy, która martwi. To wtedy mówiłam w Sejmie. Mówiłam i apelowałam do posłów, żeby inaczej głosowali nad zapisami i ustawach, które doprowadzają nas do sytuacji, w której zginął człowiek. Umarł lekarz, anestezjolog w piątej dobie. Mówimy nie umowom cywilnoprawnym dla takich zawodów. Czeka nas bardzo długa droga. Czeka nas uporządkowanie systemu finansowania. Sojusz Lewicy Demokratycznej to zamierza i zrobi. Dostępność do świadczeń medycznych, zlikwidowanie limitów, zlikwidowanie kolejek. Proszę Państwa, pacjenci, których stać na leczenie prywatne, nie stoją w kolejce po życie. Pacjentów, których nie stać na leczenie prywatne, czekają w kolejce. Cały system lekowy jest do naprawienia. Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje dopłaty do leków. Szanowni Państwo, zdrowie to nie towar. Szpital to nie fabryka. Dziękuję. Drodzy Państwo, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, szef wspaniałej kampanii prezydenckiej Grzegorza Napieralskiego, proszę Państwa,
Osoba, która była również ministrem w kancelarii premiera w czasie rządu Leszka Millera. Rządu, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, bo proszę Państwa, to był nasz sukces. Proszę Państwa, oddany dla ziemi radomskiej, dla Radomia Marek Wikiński. Koleżanki i koledzy, panie i panowie, szanowni państwo, ustępujący rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zostawia Polskę z 800-miliardowym długiem publicznym. Mecenasie Kalisz, nie proś Donalda Tuska, żeby ratyfikował Kartę Praw Podstawowych, bo za 7 tygodni nowy premier, siedzący tu na tej sali, ratyfikuje ją niezwłocznie. Szanowni państwo, spada produkcja, maleje eksport, maleją inwestycje zagraniczne, przez co osłabia się nasza narodowa waluta. Połowa absolwentów wyższych uczelni pozostaje bez pracy. Zielona Wyspa staje się wyspą strachu. Na Zielonej Wyspie Donalda Tuska jedni ucztują za 15 700 zł na koszt obywatela, a na Wyspie Strachu Platformy Obywatelskiej większość ludzi obawia się o swoją przyszłość, obawia się o pracę i obawia się, czy wystarczy dla nich numerków do lekarza specjalisty. Tak dalej być nie może. SLD ma rozwiązania, na które czekają Polacy. Nasza wizja finansowej przyszłości Polski opiera się na 5 podstawowych filarach. Szybszy wzrost gospodarczy. Naprowadzimy Polskę na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. 3, 5, a na koniec pięciolatki 7%. Dał nam przykład Leszek Miller, jak to zrobić mamy. To za rządów SLD naprowadziliśmy Polskę na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Wiemy, jak to zrobić. Koleżanki i koledzy, zasada Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Praca ważniejsza niż zasiłek. Społeczeństwo pracujące jest bogatsze od społeczeństwa żyjącego z zasiłku. Filarem drugim są zdrowe finanse publiczne. Zapewnimy przejrzystość i wiarygodność finansów publicznych. Zlikwidujemy przywileje podatkowe dla najbogatszych. Ograniczymy możliwość sztucznego zaniżenia zysków i płacenia podatków w Polsce, unikania płacenia podatków w Polsce. Stworzymy przyjazny klimat dla przedsiębiorców. Przyjazny klimat dla polskiego i zagranicznego biznesu, który zapraszamy do Polski. Chcemy, tak jak do tej pory, SLD nie było, nie jest i nie będzie nigdy wrogiem ludzi sukcesu. Będziemy przyjaciółmi ludzi sukcesu. To rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej obniżył podatki dochodowe dla polskich przedsiębiorców za czasów rządu SLD. Spowodujemy, że przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy będą płacić podatki tu, w Polsce, na miejscu, a nie na Cyprze czy w Luksemburgu. Kolejnym filarem jest postęp technologiczny i innowacje.
nie ma bardziej nowoczesnej i innowacyjnej formacji politycznej niż Sojusz Lewicy Demokratycznej. Małym i średnim przedsiębiorcom ułatwimy korzystanie z funduszy europejskich, zmienimy kryteria wyboru projektów, zmniejszymy minimalną kwotę wartości inwestycji, stworzymy jasne reguły know-how, patentów i technologii. To wszystko spowoduje, że wreszcie przejdziemy chociaż do środka tabeli, a nie cały czas jesteśmy na końcu tej tabeli, jakże ważnej dla szybszego rozwoju naszej ojczyzny. I piąty filar, filar, na którego nie można liczyć za rządów Platformy Obywatelskiej. Sprawiedliwy podział. Zwiększymy najniższe renty i emerytury. Zlikwidujemy podatek Belki dla drobnych ciułaczy. Oszczędności na tak zwaną czarną godzinę, tak zwany wdowi grosz, będą zwolnione od podatku Belki. Począwszy od 2013 roku po euro 2012 rozpoczniemy proces stopniowego obniżania podatku VAT docelowo do 19%, tak aby w Polsce był taki samy VAT, jak jest dzisiaj w Niemczech. Panie i panowie, wyegzekwujemy miliardowe należności budżetu państwa. Podatki za rządów SLD będą niższe i sprawiedliwsze. Szanowni państwo, panie i panowie, 9 października poprzyjcie drużynę Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ludzi i program SLD. Powiedzieć o niej, że to nasza przyjaciółka, wielu z nas, to za mało, bo to przede wszystkim bardzo aktywna radna miasta stołecznego Warszawy. To przede wszystkim przewodnicząca Federacji Młodych Socjaldemokratów, najbardziej aktywnej młodzieżówki w Polsce, Paulina Piechna-Więckiewicz. Szanowne koleżanki i koledzy, mam 27 lat. Codziennie moi rówieśnicy zasilają rzesze bezrobotnych. Każdego dnia przedstawiciele pokolenia 1300 zł brutto są zatrudniani na umowy śmieciowe. Każdego dnia w Polsce dochodzi do wykorzystywania młodych Polek i Polaków na rynku pracy. Każdego dnia stracone pokolenie walczy o jutro bez obaw. Każdego dnia wiele osób ze straconego pokolenia tę walkę przegrywa. Przegrywa w wyniku zaniechań i grzechów zaniedbania rządu Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. My wprowadzimy obowiązkowe wynagrodzenie za staże i praktyki. Jaki jest pana pomysł, panie premierze, dla młodego, bezrobotnego pokolenia Polek i Polaków? Panie premierze, chciałby pan, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci. W kraju rządzonym przez pana i pana ministrów, w którym młodym rodzinom nie tylko nie starcza do pierwszego, bo nie starcza do połowy miesiąca nawet. W kraju, w którym młodych rodzin nie stać na kredyty mieszkaniowe. Czy pan wie, panie premierze, ile kosztują pieluchy i ubranka dla dzieci? Ja wiem, bo jestem młodą mamą. Panie premierze, czy pan wie, ile w pana okręgu wyborczym w Warszawie należy zapłacić za przedszkole i żłobek? Ja wiem,
bo głosowałam przeciwko podwyżkom wprowadzonym przez pana partię Platformę Obywatelską. Panie premierze, my wprowadzimy żłobki i przedszkola bezpłatne, finansowane z budżetu państwa. Jaki jest pana pomysł na politykę prorodzinną? Ale to też już wiemy. W Warszawie przez ostatnie pół roku nie tylko wprowadzono podwyżki, jeżeli chodzi o żłobki i przedszkola. Nie tylko jeśli chodzi o wodę i ścieki. Nie tylko jeśli chodzi o bilety komunikacji miejskiej, ale nawet wprowadzono płatne posiłki podczas programu Lato w mieście, który jest tylko dla dzieci. No właśnie, bu, panie premierze. Panie premierze, przyjdzie taki czas, kiedy brak własnego konta dla młodych stanie się zbyt naglący. Kiedy potrzeba posiadania przyzwoitej, godnej pracy stanie się zbyt paląca. Panie premierze, przyjdzie taki czas, kiedy straconemu pokoleniu nie tylko już zabraknie cierpliwości, ale zabraknie już nadziei na lepsze jutro. Kiedy pokoleniu 1300 brutto zostanie już tylko bezsilny krzyk na ulicach. Panie premierze, gdzie pan wtedy będzie? Czy w zaciszu przytulnych, społeczno-szczelnych gabinetów? Panie premierze, gdzie pan wtedy będzie? Bo my jesteśmy i będziemy tam, gdzie powinniśmy być. Wśród ludzi. Dziękuję. Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poseł ziemi chełmskiej. Ten polityk przedstawi państwu wizję nowoczesnego rolnictwa w nowoczesnej polskiej wsi. Zbigniew Matuszczak. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, nowoczesna wieś, konkurencyjne rolnictwo. To nasz program, to nasze przesłanie i to nasza oferta. Oferta dla wsi i dla rolnictwa. Oferta, która musi zmienić istniejącą rzeczywistość. Musi ją zmienić koniecznie z tego względu, że po 4 latach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego mieszkańcy wsi pytają premiera, jak żyć. Pytają, jak żyć, panie premierze, a premier polskiego rządu nie wie, co im odpowiedzieć. Warunki życia na wsi są coraz trudniejsze. Dochodowość rolnictwa spada. Dysproporcje pomiędzy rozwojem wsi i miasta są coraz głębsze. Natomiast Platforma Obywatelska od 4 lat daje nam do zrozumienia, że jej rolnictwo i polska wieś w ogóle nie interesuje. Nie interesuje polskiej wsi rolnictwa również działanie PSL-u. Ja, obserwując działania Polskiego Stronnictwa Ludowego, mam wrażenie, że PSL zatrzymał się na etapie Witosa. W czasach Witosa. Na etapie, szanowni państwo, wsi sielskiej i wsi anielskiej, a to nie są te czasy. Jesteśmy w innym czasie i w innych uwarunkowaniach. I dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby polską wieś i polskie rolnictwo popchnąć nie o pół kroku, ale o 3 kroki do przodu, co Sojusz Lewicy Demokratycznej oferuje. Szanowni państwo, rzeczywistą poprawę warunków życia na wsi. Rzeczywistą, łatwiejszy dostęp
do usług publicznych, do specjalistycznej służby zdrowia, do edukacji, do kultury. Nie może być tak, że dzisiaj w tysiącach polskich miejscowości jedynym miejscem spotkania młodzieży jest przystanek autobusowy, bo w większości wiejskich społeczności tak jest. Chcemy zwiększyć nakłady na infrastrukturę wiejską, bo przecież tam, gdzie nie ma infrastruktury, tam nie ma rozwoju cywilizacyjnego. Tam stoimy w miejscu albo się wręcz cofamy. I chcemy, szanowni państwo, wypracowaliśmy bardziej skuteczne metody i warunki zainteresowania inwestorów, inwestowania w środowisku wiejskim.